Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 1000 IBU, czyli ciąg dalszy afery, może za duże słowo, afery z Lidlem. Afery z Lidlem i czy to, że w reklamie Lidla pojawia się Tomasz Kopyra, to przypadek. Więc słuchajcie, no okazuje się, że nastąpił po prostu nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Co prawda nie dostałem żadnej oficjalnej odpowiedzi z Lidla, w ogóle żadnego kontaktu z Lidla. Można to interpretować na dwa sposoby. Albo po prostu uważają, że jestem za cienki w uszach i stwierdzi, że nie będą tego komentować, bo po prostu śmiech na sali. Co jest z jednej strony trochę przykre dla mnie, a z drugiej strony trochę świadczy o jakby nonszalancji, bo ja mam staty ostatnio porównywalne z kominkiem, także kominek jest królem blogosfery, jestem królem blogosfery piwnej, więc no ale to jest jedna opcja. Druga opcja jest taka, że tak bardzo się przestraszyli, że po prostu stwierdzili, że sztab kryzysowy i ten, to z kolei by było dla mnie miłe, ale też niepotrzebnie, bo ja generalnie nie mam na celu niszczenia nikogo, niszczenia jakichś firm, nie wiem kogo tam, koncernów i tak dalej. Staram się wyznawać zasadę grzesznika kochaj, a grzech piętnuj, czy odwrotnie, grzech piętnuj, a grzesznika kochaj. Czyli generalnie staram się atakować tylko błędne praktyki, jakieś nieprawdy, kit i tak dalej. Więc nie mam oficjalnego stanowiska Lidla. Myślę, że trochę Lidl przespał sprawę, bo można było to przekuć na jakąś ciekawą akcję marketingową typu: jak pan nie wierzy, że pan Tomasz Koper żyje, funkcjonuje i waży w browarze, to zapraszamy z kamerą. No i może by z tego ciekawy materiał powstał, Lidl by jeszcze coś na tym ugrał, no ale przespali temat. Właśnie, już trochę zdradziłem temat. No, okazuje się, wszystkie znaki na to wskazują, że jednak pan Tomasz Koper istnieje. Dostałem naprawdę kilka z różnych źródeł. Oczywiście można by powiedzieć, że to wszystko są ludzie nasłani przez Lidla, żeby mnie zmylić, zaciemnić, ale to już by świadczyło o paranoi, więc dostałem z różnych źródeł potwierdzenie, że rzeczywiście jest taki człowiek. Bardzo dziękuję za pomoc wszystkim komentatorom, którzy pomogli zidentyfikować browar, że jest to browar łódzki. Dostałem potwierdzenie, że nieoficjalne, ale dostałem potwierdzenie, że tak, Tomasz Koper jest warzelanym w browarach łódzkich. Notabene pozdrawiam Tomasza Kopera. Zakładam, że tak się powinno to odmieniać, bo tutaj jest pewien problem, bo tak naprawdę to właściciel nazwiska decyduje, jak się ono odmienia. Bo to jest tak jak na przykład z nazwiskiem Kozioł. Niektórzy chcą, żeby odmieniać jego nazwisko pozdrawiam pana Kozła, a niektórzy chcą się odciąć od tego rzeczownika pospolitego i wtedy mówią, że chcą, żeby ich nazwisko odmienić. Pozdrawiam pana Kozioła. Rozumiecie? Kozioł, pozdrawiam pana Kozioła. A niektórzy chcą, żeby mówić pozdrawiam pana Kozła. Więc wydaje mi się, że raczej lepszą formą jest pozdrawiam pana Kopera niż pana Kopra. Ale no to jakby zależy od ten. A skąd to wiem? To wiem akurat z książki Miotka, Bralczyka i Markowskiego, więc ten. Kiedyś wam o niej może opowiem w trochu kultury. Więc pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że nie miał pan jakichś problemów. Natomiast dostałem naprawdę info z różnych źródeł, że tak, tak się nazywa, tak wygląda, nie charakteryzowali go i że rzeczywiście pracuje w browarach łódzkich. Sam Lidl na swoim profilu odpowiedział, że Tomasz Koper jest warzelanym i kocha piwo i tak dalej. Tylko że ja się zapytałem, a czy można wiedzieć w jakim browarze i echo. Co więcej, nie można było wejść na to zdjęcie, na ten film przez profil na Facebooku, normalnie, tylko przez link. Więc ja miałem ten link, bo miałem osadzony na stronie, więc wchodziłem co jakiś czas, sprawdzałem, czy coś odpisali. Nie odpisali. Także mówię, albo olali temat, albo stwierdzili, że sprawa jest poważna. Kurczę, jak to ugryźć? Co tu zrobić? albo po prostu wysłali pocztą, a poczta długo idzie, więc... Ale to wtedy będzie trzeci odcinek serialu. Więc mówię, wszystko wskazuje na to, że jest to nieprawdopodobny zbieg okoliczności.
Jak napisał jeden z forumowiczów, Tristan Sara na Browar Biz, po prostu masz stylówę normalsa, czyli ubierasz się normalnie i wielu ludzi tak się ubiera. Więc nie trudno było po prostu podrobić twój styl. Twoje okulary takie, jakie noszą miliony. Twoja fryzura, jakie noszą miliony. Hello! Notabene to jest ostatnio bardzo modny podobno styl. Podobnoż właśnie to jest taki styl, że nie dbam o to, jak się ubieram. I takimi ikonami tego stylu są świętej pamięci Jobs i Zuckerberg. Że oni właśnie nie przywiązują uwagi do stroju. Nie? Jeden chodził tylko w czarnych golfach i w Adidasach, a drugi chodzi w Adidasach i w szarych t-shirtach. Notabene Zuckerberg ostatnio tłumaczył, że to po prostu zwiększa jego wydajność, bo nie traci czasu i energii na podejmowanie decyzji, w co ma się dzisiaj ubrać. A jak już kiedyś mówiłem, chyba przy którymś filmie, przy diecie przemiennej chyba, generalnie silna wola jest taką rzeczą, która się zużywa. Na decyzje i na różne tam powstrzymywanie, podejmowanie wyborów słusznych, więc jak ją zużywasz na wybieranie stroju, to potem ci może nie starczyć na to, żeby się oprzeć jakiejś pokusie typu kolejne piwo albo kolejna tura w cywilkę. Więc to jest teraz podobno na topie, chociaż ja akurat nie czuję się reprezentantem tego stylu takiego, że cały czas szare t-shirty, jakoś tam się staram przywiązywać wagę do ubioru, chociaż tak inaczej, nigdy nie chciałem, zawsze chciałem się wyróżnić jakoś tym strojem, to jeszcze z czasów punkowych mi pozostało. Dobra, więc tak. Nie była to akcja, wiecie, jakaś tam zawoalowana z Lidlem, że słuchajcie, słuchaj Koper, ty zrobisz ten, nakręcisz flame'a i będzie przez to lepsza sprzedawalność, a za 3 dni powiesz, że jednak to było Lidl, polecamy Argusa. To nie jest tak. To nie jest tak, jak było, jak MaFashion zrobiła wzięła udział w akcji, że jej niby ukradli komórkę, a to nie ukradli, bo to jednak było wszystko fingowane. Nie, to nie było fingowane. Po prostu stwierdziłem, że zamiast pisać do Lidla, czekać na odpowiedź, zresztą wiadomo, co mi odpiszą, że jest oczywiście prawdziwym Marzalanym, ale nie możemy więcej powiedzieć, to po prostu nakręcę film i liczę na społeczność, że mi pomożecie rozkminić, czy to jest browar, czy to jest ściema, czy to nie jest ściema, no i wyszło na moje. Pozdrawiam was wszystkich, mam świadomość, że mam naprawdę świetną społeczność, świetnych widzów, którzy dostaję bardzo wiele takich ciekawych, mam wielu takich tajnych współpracowników, tak, którzy do mnie piszą, no proszę nie powoływać się na mnie, ale tutaj sprawa tak wygląda, że... Także spokojnie, ja źródła chronię, możecie pisać z takimi rzeczami. Staram się to tak wykorzystać, żeby nie zaszkodzić informatorowi. Więc naprawdę wielka satysfakcja i wielka też świadomość tego, jak dużą siłę posiadam w tym, w postaci waszej uwagi, waszej aktywności, waszego szerowania, lajkowania, komentowania. I też dlatego tak szybko nagrywam ten film, żeby was jakby uspokoić, żeby nie było, że sobie robiłem jaja z was, że czekałem, tam się śmiałem pod nosem, wiedziałem już, że ten, a tutaj dostaję info, że a tutaj jest taki Tomasz Koper, a tu jest taki, a wszystkich koperów w Polsce to jest tyle. Nie, nie o to chodzi. Naprawdę, znaczy inaczej, jak nagrywałem ten pierwszy film, to tak myślałem sobie, na 51% to musi być prawdziwy, ale kurde 49%, no... Za dużo tu jest przypadków, za dużo tu jest takich ten, aż nie chciało mi się wierzyć. No i taka spiskowa natura wzięła górę. Natomiast teraz powiem tak, teraz na 80, może trochę więcej procent zakładam, że rzeczywiście nie było tutaj ściemy. Chyba, że to wyeksponowanie imienia i nazwiska jakby było tam troszkę, ale to już może być moja megalomania. Więc tematu jakby nie ma. Tematu nie ma. Nie powiem, chętnie bym odwiedził Tomasza Kopera w browarach łódzkich i porozmawiał z nim o porterze łódzkim. No ale wydaje mi się, że tam niestety polityka browaru jest taka, że oni są dosyć bardzo skryci i raczej do czegoś takiego nie dojdzie. Więc afery nie ma.
Afery nie ma, wyszło na dobre, to znaczy wyszło... Znaczy, ja się tak zastanawiałem, dlaczego oni nie chcą po prostu napisać. Panie Kopyra, pan Tomasz Kopyra jest, waży i pracuje w browarach łódzkich. Dlaczego? I tak sobie myślałem, dlaczego i doszedłem do wniosku, że pewnie dlatego, że oni nie chcą powiedzieć, przyznać się, że Argus jest raz robiony w Łomży, czy tam w Wanpurze, którymś browarze Wanpura, raz jest robiony w Łodzi. Albo jest non-stop robiony i tu, równolegle. Bo to by oznaczało, że tak naprawdę nie wiemy, które piwo, z którego browaru zdobyło ten Mont de Selection. To jest akurat problem no wszystkich. No, jeżeli Tyskie zdobywa jakiś medal, to też nie wiem, czy to jest Tyskie z Tychów, z Poznania, czy z Białegostoku. Więc no, rozumiem ich wstrzemięźliwość, ale uważam, że to jest też no, bez sensu trochę. Bez sensu, bo na pewno dużo sobie zaszkodzili, bo dużo ludzi wyczuło tutaj ściemę. Mam nadzieję, że ten film dotrze do równie wielu ludzi, do których dotarł ten pierwszy, bo nie było moim celem szkodzić Lidlowi, ani tym bardziej browarom łódzkim, bo nawet nie wiedziałem, że to o browary łódzkie chodzi. Natomiast no... Nieprawdopodobny zbieg okoliczności. No, ja widziałem podobieństwo, chociaż niektórzy piszą, że no gościu, w ogóle nie jesteś podobny. Dużo przystojniejszy i w ogóle. Także pozdrawiam jeszcze raz Tomasza Kopyra. Pozdrawiam wszystkich widzów, wszystkich tych, którzy rzucili światło na tę sprawę. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba kręcić kolejnego odcinka Lidlgate, bo poczta przyjdzie czy coś. No, to do zobaczenia. Cześć.